Hej, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Mateusz, a dzisiaj zapraszam was na recenzję i test płyty głównej od Asusa, mianowicie konstrukcji Asus Z87A przeznaczonej dla procesorów Intel Haswell. No i jest to konstrukcja, jak wiecie, z najwydajniejszym chipsetem od Intela w tym momencie, czyli Z87. Jednak za cenę 500 zł, którą należy za tę płytę uiścić, mogłaby oferować znacznie więcej niż w rzeczywistości oferuje. A co ta płyta ma do zaoferowania? Zapraszam was serdecznie do oglądania. Asus Z87A to płyta główna w tradycyjnym rozmiarze standardu ATX, a zbudowana jest ona dla procesorów przeznaczonych pod soket LGA1150, czyli procesorów Intel Celeron, Pentium, i3, i5, i7 oraz Xeon. Płyta kosztuje około 500 zł, ale jakościowo model Z87A można postawić w szeregu razem ze znacznie tańszymi konstrukcjami, jak na przykład MSI Z87G43. Jednakże bezpośrednim rywalem tej płyty Asusa jest MSI Z87G45 Gaming. Pudełko wygląda standardowo jak u całej serii płyt głównych, ma kolorystykę czarno-biało, złotą. Na opakowaniu wypisane wszystkie zastosowane technologie w tej płycie głównej, czyli bardzo łatwa możliwość aktualizacji BIOS-u, wysokie oszczędzanie energii, technologia DigiPlus VRM, Dual Intelligent Processors 2, Remote Go, Fan Expert 2, oraz USB 3.0 Boost, które działa w Windowsie 8. Zawartość pudełka jest standardowa, obejmuje oczywiście dokumentację techniczną, manual, zaślepkę na panel tylny, mostek SLI, opisane przeduszki dla panelu przedniego oraz złącza USB dla panelu przedniego, płytę ze sterownikami, dwa przewody SATA oraz przewodnik użytkownika. Podobnie jak większość ostatnich konstrukcji Asusa, również ta płyta wykonana jest w wysokim standardzie jakościowym. Zastosowano tutaj podzespoły odporne na wyładowania czy kondensatory, które mają zapewnić żywotność w okolicach 5000 godzin. Dodatkowo konstrukcję wyposażono w Asus Dual Intelligent Processors, czyli w technologię, która obejmuje dwa układy umieszczone na PCB. EPU, czyli jednostkę zarządzającą energią, i TPU, jednostkę zarządzającą Turbo V. Dodatkowe zasilanie cyfrowe DigiPlus VRM umożliwia precyzyjne ustawienie napięcia procesora V-Core, zintegrowanej grafiki i modułu częstotliwości z minimalnymi stratami energii. Najwydajniejszy chipset sprawia, że jest to płyta idealna do budowy wydajnej platformy, na przykład dla graczy. Dosyć pokaźna, ośmiofazowa sekcja zasilania chłodzona jest dwoma małymi, niezbyt efektywnymi radiatorami, które są przymocowane za pomocą plastikowych kołków, a nie przykręcone za pomocą śrub. Do dyspozycji użytkownika oddano 4 sloty na kości pamięci, łącznie do 32 GB. Dzięki zastosowaniu układu Z87 możemy wykorzystywać pełen zakres częstotliwości pamięci RAM, czyli aż do 3000 MHz w trybie OC. Model Asus Z87A wspiera oczywiście tryb dwukanałowy, jednak bez kodowania korekcyjnego ECC. Płyta obsługuje funkcję multi-GPU i posiada aż 3 sloty PCI Express przeznaczone właśnie dla układów graficznych. 2 złącza PCI Express 3.0x16 oraz 1 złącze PCI Express 2.0x16. Dodatkowo do podłączenia innych kart rozszerzeń mamy do dyspozycji również 2 sloty PCI Express 1 oraz stare złącze PCI, które przydaje się na przykład do podłączenia kart dźwiękowych. Testowana płyta główna obsługuje rozwiązania obu producentów kart graficznych. Zarówno Nvidia Quad GPU SLI, jak i AMD Quad GPU Crossfire X. Jeśli chodzi o złącza SATA, to jest ich tutaj zaledwie 6 sztuk, wszystkie w kolorze żółtym i wszystkie SATA 6 gigabitów na sekundę. Nie mogło zabraknąć również złącza do podpięcia USB 3.0 wewnętrznego, które znajduje się zaraz przy głównym złączu zasilającym ATX 24 piny. Nie można także zapomnieć o 4 złączach dla wentylatora, panelu systemowym, przyciskach Direct Key, Memo Key czy TPU, wyjściu SPDIF z worki do wyczyszczenia cmosu oraz aż o 3 złączach USB 2.0 do podłączenia panelu przedniego. Płyta wyposażona jest w chipset Intel Z87, który również chłodzony jest bardzo cienkim radiatorem przymocowanym na plastikowe kołki. Jeśli chodzi o jakość audio, to zastosowano tutaj 8-kanałowy kodek Realtek ALC892, który jest, nie oszukujmy się, przeciętnej jakości. Porównanie do płyty Asus Z87 Plus, zrezygnowano z kontrolera sieci LAN marki Intel na rzecz chipu Realtek
8111GR. Oba wykorzystują technologię Gigabit Ethernet i oba mimo wszystko są podobnej jakości, czyli zapewniają podobną szybkość transferu. Na uwagę zasługuje także fakt obecności diody sygnalizującej pracę płyty głównej. Szkoda natomiast, że nie zdecydowano się dorzucić pinów, które pozwalałyby na rzeczywisty odczyt napięć dawanych chociażby na procesor czy pamięci RAM. Płyta główna obsługuje także RAID 0, RAID 1, RAID 10 oraz RAID 5. Ponarzekać natomiast trzeba na panel tylny. Pomimo, że płyta kosztuje prawie 500 zł, to znalazły się tutaj zaledwie 4 porty USB 3.0 oraz 2 w standardzie USB 2.0, a to naszym zdaniem nieco za mało. Dodatkowo z tyłu znajdziemy jedno złącze combo PS2, 4 wyjścia obrazu, DisplayPort, HDMI, DVI, D-SAP oraz port LAN, wyjście optyczne SPDIF i 6 gniazd audio jack karty dźwiękowej. Dobra, więc jesteśmy w tym momencie w BIOSie, on wygląda dosłownie tak samo, to jest oczywiście UEFI BIOS z możliwością obsługi myszką. Wygląda dokładnie tak samo jak w każdych innych produktach Asusa, jeśli chodzi o płyty pod Haswella. Bardzo fajnie jest to wszystko zorganizowane zarówno dla użytkowników mniej profesjonalnych, no i, czyli dla laików, jak i dla tych, którzy już z podkręcaniem mieli do czynienia. Na początek trzeba wspomnieć o jednej z najciekawszych rzeczy, jeśli chodzi o ten BIOS, czyli o możliwości ustawiania priorytetu bootu poprzez po prostu przyciąganie myszką, czy ma być to w tym wypadku dysk optyczny, czy dysk SSD. Mamy tutaj do wybrania trzy jakby tryby pracy, oczywiście oszczędzanie energii, normalny, zoptymalizowany, zbalansowany, no i Asus Optimal, czyli nastawiony na wydajność. Informacje podstawowe o procesorze, takie jak jego temperatura aktualna i napięcie na rdzeń. Prędkość wentylatora również tutaj jest pokazywana, możemy ją sobie oczywiście modyfikować, na przykład w tym momencie ustawimy sobie turbo prędkość wentylatora procesora, no i od razu te jego RPM, czyli ilość obrotów na minutę spada, zmienia się lub zwiększa w zależności od tego, jak ten procesor będzie, jakie ciepło będzie wydawał. Aby przejść do opcji zaawansowanej, dla zaawansowanych użytkowników klikamy F7 oraz Enter. W tym momencie jesteśmy w tej zaawansowanej wersji BIOSa UEFI, jeśli chodzi o płytę Asusa. Tutaj na pierwszej zakładce main również podstawowe informacje na temat całego BIOSu, na temat całej naszej całego naszego systemu, całej naszej platformy. Możemy również sobie sprawdzić log, co zostało ostatnio zmieniane, jeśli chodzi o wszystkie parametry, wszystkich komponentów zainstalowanych na płycie głównej. Możemy go również zapisać do USB. Tutaj mamy AI Tweaker, czyli zakładka podstawowa, jeśli chodzi o podkręcanie, jeśli chodzi o zmianę napięcia, jeśli chodzi o zmianę timingu, jeśli chodzi o zmianę częstotliwości i taktowania również pamięci. Ciekawą informacją jest również SATA Configuration, zakładka, w której możemy nadać nazwę dyskowi. To znaczy nadać w taki sposób, że on cały czas w systemie będzie widoczny jako ta nazwa, którą tutaj nadaliśmy w BIOSie, więc na przykład przy instalacji systemu, kiedy nie mamy opisanych numerem producenta, na przykład Plex Store tutaj PX28M5S, dysku, nie mamy tak opisanych ich, tylko mamy tam, prawda, dysk 0, dysk 1 i tak dalej, to tutaj, jeśli zmienimy tę nazwę, one się będą wyświetlać i to nam ułatwi na przykład formatowanie, instalowanie systemu. No i ostatecznie warto jeszcze wspomnieć o możliwości dodawania ulubionych, czy tam najczęściej używanych opcji do zakładki My Favorites podczas kliknięcia F4 i prawy klik, to znaczy na przykład jeśli chcemy sobie dodać modyfikację CPU, jeśli chodzi o mnożnik, dodajemy sobie do My Favorites i dodany jest i on się w tym momencie wyświetla. Istnieje również możliwość dodania w ogóle skrótów pod zakładką, pod klawiszem F3 dostępnych. Tutaj mamy skróty do opcji, których też najczęściej używamy, po prostu dostępne z klawisza F3. Klikamy prawym przyciskiem na przykład na pierwszy Core Ratio Limit i dodajemy Add to Shortcut. I w tym momencie z F3 przycisku mamy dostępne również to, co przed chwilą dodaliśmy, czyli One Core Ratio Limit. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ten BIOS. Jest on bardzo intuicyjny i nawet ci podstawowi, niezaawansowani użytkownicy powinni się w nim odnaleźć, nie tylko w tej wersji tej wersji okrojonej BIOSa, jakby tutaj automatycznej, jak i również w tej zaawansowanej. Powinni się odnaleźć. Jest to wszystko bardzo fajnie zrobione. Podobnie jak u MSI chociażby, jednakże nie ma tutaj takich super bajerów jak widok w 3D PCB, czy jakieś kolorowe tapety, czy przeglądanie internetu, tego tutaj nie znajdziemy, ale te rzeczy podstawowe, które potrzebujemy, jeśli chodzi o BIOS, się tutaj jak najbardziej znajdują. Istotną zaletą płyt głównych Asusa jest również to, że do dyspozycji dostajemy program IA Suite 3, oczywiście
dostępny z płytki, która jest dołączona do opakowania do płyty głównej. Ten program to naprawdę istny kombajn, który pozwala nam monitorować wszystkie parametry podzespołów, takie jak oczywiście częstotliwość taktowania, jak napięcie, jak temperatury, jak prędkość wentylatora, dotyczące wszystkich, tak naprawdę wszystkich istotnych podzespołów. Co więcej, możemy z poziomu systemu modyfikować te parametry. Mamy tutaj więcej tych zakładek, dzięki którym możemy zajmować się różnymi podzespołami, różnymi jakby parametrami, które oczywiście mamy dostępne w BIOSie, no ale w tym wypadku możemy je modyfikować z poziomu systemu, więc jest to dosyć rozwinięte narzędzie i te wszystkie profile, jeśli chodzi o wydajność, o oszczędzanie energii, czy o jakoś tam zoptymalizowane, zbalansowane ustawienia, możemy to wszystko tutaj zmienić, skonfigurować, możemy sprawdzić, nie wiem, chociażby coś takiego jak zużycie energii mniej więcej, no i również ostatnia zakładka to dotyczące oczywiście chłodzenia, dotyczące wentylatorów, nawet mamy wykresy, które pokazują mniej więcej jak te wentylatory chodziły, na ile procent i pod jaką temperaturą i tak dalej, więc jest to narzędzie naprawdę bardzo fajne, no i przede wszystkim pozwala ono takim ludziom, którzy no nie do końca są zaprzyjaźnieni z BIOSem, nie do końca tym się interesują i nie do końca chcą się po prostu w to bawić, mogą w tym wypadku odpalić sobie aplikację systemową i z poziomu systemu jakby rozpocząć swoją zabawę z podkręcaniem, z monitorowaniem parametrów komputera. Jak na swoją cenę Asus Z87A nie oferuje zbyt wielkich możliwości podkręcania procesora, przynajmniej naszego testowego i5-4670K. Tutaj ten procesor osiągnął wyniki w granicach 4.1 do 4.3 GHz przy napięciu V-Core minimum 1.25 do 1.3 V, co jest wynikiem jak na ten chipset, czyli Z87, stosunkowo słabym. Wyższe częstotliwości taktowania procesora skutkowały niestabilną pracą systemu. Warto jednak wspomnieć, że 8-fazowa sekcja zasilania naprawdę daje radę, co dało się zauważyć w temperaturach osiąganych przez procesor, które są mniejsze, na przykład w porównaniu do płyty MSI Z87G43. Jednakże w kwestii wydajności Asus Z87A pozostaje w tyle za bezpośrednimi rywalami w swojej klasie. Przyszedł więc czas na podsumowanie i tutaj parę słów prawdy. Muszę na samym początku szczerze przyznać, że ta płyta nie zaimponowała mi. Mimo, że jest to teoretycznie konstrukcja ze średniej półki, właściwie takiej nawet średnio wysokiej, bo kosztuje aż 500 zł i ma chipset Z87, oczywiście przypominam, jest to konstrukcja pełnego formatu ATX, to oferuje ona praktycznie takie same parametry, ilość złączy, ilość wejść-wyjść, jak w przypadku znacznie tańszej konstrukcji, które kosztują w okolicach 300-400 zł. Tak więc już tutaj ta płyta nie imponuje, jeśli chodzi o cenę i to, co oferuje. Równocześnie nie jest ona jakiejś super wysokiej jakości, nie ma super wysokiej jakości chociażby radiatorów chłodzących, co prawda 8-fazową, bardzo pokaźną sekcję zasilania. Dodatkowo radiatory nie są przykręcane na śruby, lecz przymocowane na plastikowe kołki. A ponadto płyta nie oferuje jakichś specjalnych możliwości OC. Tutaj 7 potów zarówno z procesora Intel Core i5-4670K czy Intel Core i7-4770K nie wyciągniemy. O ile ilość slotów na karty rozszerzeń jest całkiem imponująca, o tyle na przykład ilość złączy USB. USB w standardzie 3.0 i 2.0 jest razem zaledwie 6, a moim zdaniem w płycie za 500 zł powinno być ich co najmniej 8, tym bardziej, że wiecie, w tym momencie jesteśmy na takim poziomie, że tak powiem, rozwoju technologicznego, że praktycznie wszystkie urządzenia podpinamy na USB i tak naprawdę posiadanie 8 urządzeń właśnie pod ten interfejs w jakimś tam zaciszu domowym jest zupełnie normalne. Jeśli zaś chodzi o plusy tej płyty głównej, to tutaj na pewno należy podkreślić kulturę pracy. Jest ona bardzo wysoka, mimo tych niezbyt pokaźnych radiatorów, ale 8-fazowa sekcja zasilania tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Powoduje to, że na procesor dostarczane są naprawdę odpowiednie ilości prądu i dodatkowo są to bardzo stabilne napięcia, co też nie wywołuje jakichś super dużych różnic między temperaturami w spoczynku i w stresie. Na pewno bardzo fajną opcją i ułatwiającą pewne czynności związane z podkręcaniem, czy generalnie z jakąś tam konserwacją i testowaniem płyty głównej są przyciski Direct Key, Memo OK czy TPU. Jednakże w kontekście całego stosunku jakości i wydajności do ceny Asus Z87i jest tylko tak naprawdę produktem przeciętnym, produktem
okrojonym względem chociażby płyty głównej Asus Z87 Plus i słabszym od konkurentów, chociażby od MSI Z87 G43 Gaming czy G45 Gaming. Nawet ta dużo tańsza płyta główna zdaje się być całkiem dobra w porównaniu do droższego konkurenta Z87A. Podsumowując więc cały test, tak jak mówiłem na początku, ta płyta nie zaimponowała mi i szczerze mówiąc warto chyba będzie rozglądać się za konstrukcjami tańszymi, które oferują te same możliwości, lub poszukać w tej samej cenie może jakichś lepszych rozwiązań, może właśnie Z87 Plus, również od Asusa. Tymczasem ja wystawiam tej konstrukcji czwórkę, solidną czwórkę, ponieważ mimo tych wszystkich braków, płyta ma swoje plusy i jakby tutaj te plusy zostały przyćmione przez cenę. Gdyby ta cena była nieco mniejsza, to płyta byłaby naprawdę warta uwagi i warta właśnie kwoty, którą należy za nią uiścić. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozostawcie swoje opinie w komentarzach i palec w górę, jeśli ten film Wam się podobał, a zapraszam Was również do innych testów, recenzji i filmów na wideotesty.pl. Wpadnijcie także na nasz fanpage facebookowy. I to tyle z mojej strony, jeszcze raz się kłaniam gorąco, na razie.